Dobrze, przechodzimy do procedowania tej uchwały. Pierwszy punkt numer 421, projekt zarządu w sprawie projektu uchwały nr 332 z przyczyny podziału środków finansowych przeznaczonych na zadania dyrektorium dzieli trzeci prąd czerwony przewidziany do realizacji w 2013 roku. Paragraf pierwszy, anuluje się zadanie pod nazwą pogotowie opiekuńczo ulica Naczelna 12, zakup bramki dla łączności VoLTE, kwota 150 zł. Paragraf drugi, anuluje się zadanie pod nazwą Straż Miejska Miasta Piotrkowa, ulica Dobrego Pasterza 116, zakup bramki dla łączności VoLTE, kwota 150 zł. Paragraf trzeci, anuluje się zadanie pod nazwą PSP RG 7, nr 7, ulica Rozrywki, zakup bramki dla łączności VoLTE, kwota 150 zł. 4. Anuluje się, paragraf 4. Anuluje się zadanie pod nazwą komisarza policji, komisarza trzeciej policji w Krakowie, ulica Rozrywka, zakup bramki dla łączności VoLTE, kwota 150 zł. Paragraf 5. Anuluje się zadanie pod nazwą sekretaria przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, zakup bramki dla łączności VoLTE, kwota 150 zł. Paragraf 6. Postanawia się uruchomienie zadania pod nazwą komisarza trzeciej policji, zakup sprzętu łączności informacyjnej, kwota 750 zł. Środki pochodzą z anulowanych zadań z paragrafu 1, 2, 3, 4, 5. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Otwieram dyskusję. Ja mam pytanie tylko takie, ile nam zostało? Czy ile zrealizujemy tych bramek do łączności wojny? Czy raz, dwa, trzy, cztery, pięć strzelamy? Ile zostanie? Znaczy było tam. Jak bym one zostały, może wartość jest to zostało też. Mogłabym się rozwijać? Ja dobrze się Czy już panie, panie rady, panie Dominiku, tak? No tak. Znaczy tak, dawaliśmy pieniążki na te bramki VoLTE. Tutaj z tych pieniążków, które tutaj przeznaczamy te pieniądze, to są jednostki, które nie przyjęły nam po prostu tych zadań do realizacji. Reszta nie opisała nam nic, czyli zapewne zakupili te bramki VoLTE i w jakiś sposób no, korzystają z tego. Przepraszam, jeszcze radny Łukasz Wątuch. Tak, pierwsze pytanie mam, musimy mieć trochę dłuższy odpowiedź. Sekretarz przewodniczący Rady Miasta Krakowa. O ile tamte wcześniejsze, no to pismo dostaliśmy z uzasadnieniem, dlaczego nie chcą, to środki przewodniczącego nie przyjmował żadnego pisma. Jaki był powód ze strony sekretariatu przewodniczącego Rady Miasta Krakowa, że nikt nie przyjęcia tych bramek? Przewodniczący nie musi podawać powodu. Wyrazi tylko opinię, że albo przyjmuje, albo nie przyjmuje. Ale było jakieś pismo w tej sprawie, co to przyjmuje? Było pismo i nie jest to potrzebne. Nie jest zainteresowany realizacją czegoś, czego nie będzie korzystał. A było? To ja bym prosił o przesłanie się pismo, o skanowanie go i przesłanie. A co do reszty zadań, była dyskusja na ten temat ostatnio z 14 dzielnicy, bo to jest wspólna akcja chyba 3 i 14 dzielnicy na ten temat. I z tego co wiem, ma być zorganizowane spotkanie. No nie wiem dokładnie kiedy, bo to jest kwestia rozwoju przewodniczącym dzielnicy, ale na tym spotkaniu będzie ustalone, co dalej z tymi kamerami i z tymi bankami wojewódzkimi. Były też dwa spotkania w urzędzie informacji, w urzędzie, w Wydziale Informacji w Urzędzie Miasta Krakowa. No to będzie właśnie ustalone po tym spotkaniu z udziałem przewodniczących dzielnic i z moim oraz radnym Marku Zimański z 14 dzielnicy. Tutaj bym właśnie prosił przewodniczącego o ustalenie jakiegoś terminu tego spotkania, żebyśmy po prostu wspólnie do dzielnicy ustalili dalsze prace związane z tymi bramkami. Czy rozumiem, że mam umówić takie spotkanie z przewodniczącym Krzysztofem? No bardzo bym prosił o wydarzenie tego spotkania. Tak, żeby przekazaliście na to, chyba jeżeli dobrze pamiętam, 3000 zł na 20, na tak. Wojt, tak, a dzielnica 600 zł. 4 bramki, tak. No i trzeba ustalić, co dalej z tym zadaniem. No tutaj były rozmowy z Wydziałem Informatyki. Wydział Informatyki wychodzi z założenia, że no tak, to jest tak po środku. No nic, nie widzą korzyści wynikające z darmowych połączeń między wszystkimi tymi instytucjami miejskimi. Aczkolwiek to też wymaga różnych zmian pod względem przypomnienia, wymaga też sporych przygotowań. No i na tym spotkaniu byśmy ustalili, co właśnie dalej. Ja bym prosił ewentualnie, nie wiem, w jakim terminie. No to już myślę, że trzeba będzie ustalić przewodniczącym Krzysztofkiem. A my już myślę, że i z Markiem się dostosujemy do tego terminu. To bym prosił. Jakie to znaczy? Będzie Państwo 14 dzień.
zajmie się kwestiami, że za bardzo się nie uczymy. Są jeszcze ja jeszcze chciałem zapytać, ja może to robię, uchwała, która głównie, z których środki wpływają uchwała, znaczy uchwała, z której środki wpływają, nie jak to mówią. Pomysłodawcą tego był Łukasz Bartuś, tak? Pamiętam, że było to przedstawione w taki sposób, że WOIP jest taką usługą, która zarabia na bezpłatne połączenie, czyli są. Są tą usługę mieć. A tak patrzę i tak z tego co zamieniłem słowo również ze szkołami, nikt z tego nie korzysta. Czy wiesz, ale się proszę. Tak zostało to nabuchane, a efekt jest nie. Nie, nie, zostało to nabuchane. Ja szczerze mówiąc uważam, jak spodziewam się pewniejszego entuzjazmu z strony, jeżeli jest tak jakoś założenie, było tak od samego początku, że ten projekt był projektem pilotażowym, który zostanie niejako podjęty przez Urząd Miasta Krakowa i to Urząd Miasta Krakowa dalej ten projekt będzie realizował ze względu na oszczędności. 860 tysięcy, które kosztowały wyłączenia stacjonarne w zeszłym roku między różnymi instytucjami miejskimi. 860 tysięcy samych drogi, tutaj połączenia komórkowe, które są osobno zainteresowane. Miałem taką nadzieję, że to zostanie odebrane jako coś dobrego, ale z drugiej strony, jeżeli to ma być na takiej zasadzie, że my zmuszamy Urząd Miasta Krakowa, oni są tu zainteresowani pomimo no, milionowych korzyści rocznie, to ja nie mam zamiaru się tutaj użerać w Urzędzie Miasta Krakowa i wyobrażać na możliwość, że oni nie chcą. Wtedy po prostu będzie wniosek o anulowanie w ogóle tego zadania. Dlatego na przyszłość tak mam taką prośbę, żeby Łukasz mnie marzy nic nie realizmu. No wiesz co, nie będzie to ten, co nic nie robi. Tak, to mam wrażenie, że wreszcie jest tam ta pilotażowa. Wiesz co, gdyby było większe wsparcie ze strony miasta, następny projekt, który mamy, dotyczy, będziemy właśnie ten temat rozmawiać, bo to jest duży projekt dotyczący kamień. Jakby było trochę większe wsparcie, bo takich różnych inicjatyw, które moim zdaniem mogą dać spore pomysły, a spore zyski, a wymagają pewnego ryzyka. To jest ten zamiar, ale ten niestety skłoni się do podejmowania takich działań ze strony, żeby miasto jest naszym miejscem, niż dzięki. Proszę bardzo, radny Kulińskowo. Ja Państwo, przepraszam. Prosiłbym bardzo Państwa radnego włączenia się w dyskusję, ale... Cztery bramki odmówili, reszta nie wiadomo, czy korzysta, czy nie korzysta. Czymś takim, przecież można było wysłać do każdej jednej z posłów pismo, tłumaczenie, tak? I można było nie postawić jasną deklarację. Komisja nic nie przekazała pieniędzy komuś, kto tego nie chciał, tylko zawsze to była odpowiedź na jakieś potrzeby, jakieś pismo, tak. Nigdy nie było to uprzeźwienie kogoś na siłę, a Damian mówił, że sobie coś... Sprawdźmy to. Tak. Zawsze było tak, pismo do szkół, proszę napiszcie, co potrzebujecie, czy co organizujecie i później dostawałem nam niezłe pisma, co maile i na tej podstawie powstała lista rankingowa, ten potrzebuje na takie zadanie stówkę, ten potrzebuje 500 na takie. I dzięki temu każdy dostał to, co chciał i każdy chętnie to wykorzystał, a nie było takie uszczęśliwianie na siłę. Nie jest to uszczęśliwianie na siłę, tylko jest to trochę inne podejście do tego, ponieważ jest to pomysł, który jest moim zdaniem bardzo innowacyjny, jeżeli chodzi o WOIP-a. Idea była taka, że w ogóle kasujemy wszystkie połączenia stacjonarne, w ogóle rezygnujemy z tradycyjnej telefonii stacjonarnej całkowicie i przechodzimy całkowicie na WOIP-a, czyli nie robimy dwóch rodzajów połączeń, czyli stacjonarnych i WOIP-a, tylko całkowicie kasujemy stacjonarny WOIP-a. I przez to zdecydowaliśmy się na zastosowanie trochę innego trybu, takiego trybu, no, który wymuszał niejako Urząd Miasta Krakowa do zajęcia stanowiska. No i tu niestety, ku mojemu rozczarowaniu, Urząd Miasta Krakowa nie jest tym zainteresowany. Ja nie diagnozuję, ale on już nie działanie się kopał z koniem, mówiąc tak. I jeżeli cóż, ze strony Urzędu Miasta Krakowa nie będzie zapotrzebowania, no to ja będę zamierzał ten projekt całkowicie skasować. A wydaje mi się, że za 2-3 lata się każe ten problem nie tak. Jest pomysł jest jednocześnie, ten projekt daje ogromne korzyści. Ale chęć do robienia rewolucji w mieście i jakichś prowadzenia projektów innowacyjnych od wielu miesięcy mnie z każdym miesiącem jest coraz mniejsza i nie mam zamiaru składać się takich projektów, bo wsparcie ze strony miasta jest zerowe. Czego najlepszym przykładem jest następna uchwała. Czy radnieś odmuskała jeszcze nie będzie komentował? Dobrze, ja tylko jedno pytanie, bo na końcu widziałem, że będę dodatkowo w ogóle anulować. Ale jak to już kupiony, to pilotaż polega na tym, że daje pieniądze, to nic nie zostało kupione. Trzy bramki, które zostały zakupione, zostały zakupione za młodzież pieniądze, zostały wypożyczone do nas, do szkoły podstawowej, do Rakoszapa, szereg dzielnicy. Rozumiem. Znaczy dobrze, bo myślę, że no, rada na następnej to sesji będzie podjęła się małże, oczywiście takie pieniądze, te środki, bo jak Państwo życie zauważyli, że te pomysły są bardzo nietrafione, no i te pieniądze, które są trafione. Proszę, że lepiej, żeby się nie marnował. Proszę bardzo, jeszcze raz na... Chciałabym się zdecydowanie, że pan jest bardzo prawdziwy, ale uważam, że nie wiem, czy było jakieś rozmowy.
rozmowy. Tak, były dwa oczywiście. Ale to chyba jak pracownicy unijne są zazwyczaj bardzo zajęci. No to ma czas na to, aby wprowadzić jakiekolwiek innowacje. Więc jeżeli chcesz coś wprowadzać i twoje, to uważasz, że twoje pomysły są dobre, to musisz wziąć pod uwagę to, że musisz to przeprowadzić od A do Z sam, od początku do końca. Musisz sobie rozpisać to, musisz zrobić jakiś plan, jak to ma wyglądać, jak to wygląda teraz, jak to będzie wyglądać w przyszłości. Dokładnie. To nie jest tak, że to jeszcze pomysłami prosisz o pieniądze i koniec. Musisz jakieś sytuacje przygotować. Bo okej, innowacje są potrzebne, zgadzam się z tym, ale nikt tego nie wprowadzi, jeżeli ma to papierów na biurku i tyle już do zrobienia, żeby sobie w ręce włożyć. No, wiesz co, to nie jest kwestia raczej mi się braku. No masz trochę rację. Bardzo na miejscu jest tutaj słowne, że twoje są takie, a twoje takie. Uważam, że po prostu trzeba patrzeć realnie i tyle, jeżeli masz być fajne pomysły, które można wprowadzić. Stara się z tym współpracować, są jakieś organizacje pozarządowe, które takie projekty, tak jak projekty grantowe wprowadzają i wiedzą jak do tego podejść od takiej strony merytorycznej, bo wydaje mi się, że tego się brakuje i że od tego i przez to wszystko wychodzą się jakieś konflikty, które mamy w tej Radzie. Więc i to jest taka rada ode mnie i myślę, że wtedy możemy zakończyć jakieś konflikty tutaj wewnętrzne, bo jest to bez sensu, wybiera to czas i energię większości radnych. I taka moja rada ode mnie do ciebie. Żebyś nad tym się zastanowił i może jakiś kolejny pomysł, który wprowadzisz i od początku do końca będzie on fajnie wprowadzony, ty będziesz z ciebie dumny, będziemy dumni z ciebie i nie będzie żadnych problemów tutaj u nas. Dziękuję. Głos rozsądku pani radny. Myślę, że na tej połowie zakończymy dyskusję. Przepraszam pani radny, ja udzielam głosu. Nie za procent. Myślę, że przepraszam bardzo pani radna, na tym zakończmy dyskusję. Kto jest za poparciem druku 421? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie ma, ktoś się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Państwa podjęcia.